Drodzy bracia i siostry, orszaku Trzech Króli, ta idea tego orszaku, można powiedzieć, że chwyciła nie tylko Polskę, ale Ukrainę i cały świat. Dlatego, że Trzech Króli przyszli do Pana Jezusa przynieśli swoje dary. Tak i my chcemy w tym orszaku złożyć swoje dary. Dary to będzie dar serca naszego, dar naszego tego marszu, przejście, dar ewangelizacji, dar przemówienia o swojej wierze. Bo człowiek, co nosi w swoim sercu, musi jakoś to wyrazić. I dlatego w tym orszaku możemy wyrazić, patrzymy, jak od małego, tak i do starszego, to radość z narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że ta idea dotarła do Ukrainy, do naszej diecezji. Chcemy ją zapoczątkować, bo zawsze cieszymy się z tego pięknego okresu Bożego Narodzenia, gdzie możemy wszyscy razem, w rodzinach, w parafiach, w świecie, w chrześcijaństwie, śpiewając kolędy, chwalić Boga, mówić do Boga przez człowieka.